Tak, spodziewaliśmy się takiego meczu. Tak było w Bełchatowie w tamtej rundzie, tak było też teraz. Szybko bramkę strzeliśmy po wyjściu na drugą połowę, to na pewno no, ułożyło ten mecz, bo musieliśmy się cofnąć. Bełchatów bardzo mocno nas przycisnął, ale pokazaliśmy charakter, że jesteśmy dobrą drużyną. Bardzo dobrze poprawiliśmy grę w defensywie i to widać, tak? Trzy mecze, tak, 9 punktów, no lepiej być nie może. Na końcu zaczęło padać. To zawsze jest dla bramkarza chyba niedobra sytuacja, prawda? O, padać. Ja już byłem tak skupiony na meczu, że już nawet nie wiedziałem, czy pada, czy co pada. Ważne, że wygraliśmy już. Czy pada, czy wichura jest, już obojętne. Ważne, że 3 punkty. Z czego to wynika, że mamy 3 mecze i macie 9 punktów? Coś się poprawiło porównując z tą końcówką jesieni? Jak to oceniasz? Na pewno bardzo dobrze przepracowaliśmy ten okres. Trzeba pamiętać, że latem drużyna była budowana praktycznie od nowa i bardzo dużo odeszło, bardzo dużo przyszło. 2 tygodnie przed ligą, tydzień, tak, no to dla trenera też jest na pewno bardzo ciężko, tak, to poskładać, żeby to wszystko grało. Teraz miał dużo czasu, dobre wzmocnienia, tak, mamy szeroką kadrę, jest rywalizacja i tyle po prostu. Dobrze się współpracuje z obrońcami, z tą najważniejszą w sumie sekcją w klubie, jak widać, tak, 3 mecze, 2-0, jedna bramka stracona, no jest dobrze, naprawdę jest dobrze, tworzymy kolektyw, tylko spokojnie, chłodna głowa, tak, bo teraz, o ile się nie mylę, jesteśmy na trzecim miejscu, tak, premiowanym tym awansem, ale skoro w 3 meczach potrafiliśmy z 7. miejsca na 3. awansować, to może być też odwrotnie, dlatego chłodna głowa, 10 meczów przed nami, po prostu robić swoje.